chcą w 3 dni na rowerze pokonać trasę z Lipek do Męciny. Przemek, Tomek i Artur przejechali ponad 300 km na rowerach, aby dotrzeć z Lipek na Opolszczyźnie do miejsca swoich przodków, do Męciny. To materiał wideo, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości telewizji internetowej Skarb Mierza. Panowie chcieli dotrzeć do Limanowej, bo tutaj mają swoje korzenie. W tym roku mija 76. rocznica grupowej migracji mieszkańców Męciny do wsi Lipek. Stąd pochodzi mój dziadek, moja babcia. Ze strony mamy i taty tak samo. I tu jest mój kuzyn, mieszka z żoną, z dziećmi. W Męcinie, oczywiście. Czy pan tu już bywał wcześniej w Męcinie u nich? Oczywiście, że tak. Przy Sianokosach. Bywałem na wakacjach, jak byłem dużo młodszy. Pomysł narodził się przypadkiem, można powiedzieć. Tak się złożyło, że był taki wyjazd organizowany z gminy tutaj do w związku z, żeby uczcić pamięć naszych przodków, naszych dziadków. No i postanowiliśmy, że się podłączymy pod te, pojedziemy sobie rowerami. Mamy taką grupę stworzoną, jest naszą pasją jazda na rowerze. Jeździmy w różne miejsca i tak wyszło. Pogoda super, no lepszej na pewno nie mogliśmy sobie wymarzyć. I tak, pierwszy odcinek to był z Lipek do Tarnowskich Gór. 130 tam chyba 4 czy 5 km. Później od Tarnowskich Gór do przez Kraków. Oczywiście w Krakowie zahaczyliśmy o rynek i do Wieliczki. Wczoraj dojechaliśmy wieczorem do Wieliczki, tam nocleg. No i dzisiaj presja czasowa, żeby zdążyć tutaj na 11. Przez góry najgorszy chyba odcinek. Niby najkrótszy, ale ciężko było. Stromo było. Ponad 180 osób wyprowadziło się z Męciny na tak zwane ziemie odzyskane. Kiedyś tutaj była bieda. W Męcinie była bieda, a tam była tak zwana ziemia obiecana. Rodzice obiecali, że dostaną i ziemię, i mieszkanie. No z tego powodu między innymi wyjeżdżali. A wśród nich byli rodzice pana Zdzisława Urygi. Kiedyś było więcej tych odwiedzin Męcina, Lipki. I ci starsi już niestety ale poumierali, ale jeszcze kontakty z niektórymi są i ta więź po prostu jest taka naturalna, jest po prostu, są z nami. O. Emocje i swego rodzaju nostalgia towarzyszyła uczestnikom wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Tą uroczyście otwarli organizatorzy wydarzenia. Fotografie, które przeniosły wszystkich w przeszłość, przypominały, czym tak naprawdę po II wojnie światowej był wyjazd z gniazda swoich przodków w nieznane. Niemcy zabierali bydło, konfiskowali różne rzeczy. To była bieda i z tej racji, z tej biedy każdy jechał za pracą znaleźć gdzieś tego. I stąd było to przesiedlenie, czy inaczej wyjazd Męcinian. Wspominał tamten okres ojciec Dominik Orczykowski. Pierwszy raz spotkałem się z nazywanymi w literaturze osadnikami, dużą grupą osadników, którzy przyjechali dobrowolnie na ziemie zachodnie i zasiedlili ten teren. Z tego względu właśnie ta wystawa wydaje mi się wartościowa, to przedsięwzięcie, i godna uwagi. Mentorem tego wszystkiego jest pan Stanisław, który wziął na siebie cały ciężar przygotowawczy i taki około organizacyjny. Jest to ogromny wysiłek z jego strony. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, które się kiedyś tam podziały, zadziały, niezależne od nieraz od tej miejscowej naszej ludności. Dotarliśmy do materiałów, które do tej pory nie były w obiegu ani naukowym, ani też publicznym. Materiałów zgromadzonych w Instytucie Polskim imieniem Sikorskiego, generała Sikorskiego w Londynie, w Archiwum Akt Nowych, w Archiwum Narodowym w Nowym Sączu, ale również w kronice parafialnej Męciny, czy też w zbiorach regionalnych Biblioteki Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Dzisiaj Państwo macie możliwość, a mam nadzieję, że również przyjemność, obejrzeć ten nowy produkt, który mam nadzieję będzie istotnym wkładem do naszej historycznej świadomości, ale również do naszych korzeni, z których będziemy i jesteśmy dumni. Tyle, że nie zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, jak bogate są te korzenie i na ile jeszcze możemy je pogłębiać.
Po uroczystym otwarciu wystawy odbyła się konferencja naukowa poświęcona przeszłości Męciny i Lipek, osadzonej na osi czasu i w szerokim kontekście historycznym. Organizatorami wystawy i konferencji naukowej był Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie dla Męciny, a także samorządy gminy Limanowa oraz gminy Skarbymierz.